Hej, moi drodzy, witam was serdecznie z tej strony, Shiro, witam w kolejnym odcinku z Shipwrecked 64. No i co? Dzisiaj chyba będziemy coś tutaj rozwiązywać sobie, nie? Jakieś zagadki, pseudo zagadki. Kurde, może być ciężko, bo ja nigdy w zagadkach dobry nie byłem. Ale cóż, będę próbował. Tu ostatnio słuchaliśmy, na dół chyba to tłumaczyłem. I tu mamy jakiś kod. Mamy kod, czerwony znak zapytania. No, here we go again. Jest jakiś kod po prostu. Co to jest napisane? What? Czerwone. Jeszcze raz. Jeszcze raz, bo przegapiłem. Czerwone. Niebieskie. Zielone. Czerwone. Wiecie, co mi to przypomina? Przypomina mi ten kod, który mieliśmy ostatnio na tych sztandarach, na tych takich flagach, które tam były. I dajcie mi sekundkę, ja to gdzieś chyba mam zapisane. Ja ten kodzik gdzieś chyba sobie zapisywałem, a jeżeli nie, to w postrenderingu powinno coś tutaj być. W którym to odcinku było? W którym mi coś ostatnio dysk szpankuje. No i widzę, że tu ogólnie będzie jakieś przejście. Tu będzie ogólnie jakieś przejście. Nie wiem, czy to już za nami coś lata, czy nie. Raczej nie. Więc mam nadzieję, że nie będzie lipy. To był chyba ostatni odcinek, nie? Być może coś usłyszycie dziwnego. Który was za to przepraszam. Wszystko jest podzielone na... O właśnie, o tym mówiłem. O tym mówiłem. Jaki to był kod? 8339. 8 to czerwone. 8 czerwone. 3 niebieskie. 8, 3, 8, 9. 8, 3, 8, 9 chyba. 8, 3, 8, 9. Tak! Dokładnie. Jednak warto się było cofnąć do poprzedniego odcinka. Wiedziałem, że coś tu będzie inaczej. Gate control. No, robi się dosyć dziwnie, nie powiem. Znaczy, to już było dziwnie od początku, ale... Co my tu mamy? To jest komputer, znaczy ekran w sumie, komputer. A ten jest jakiś w ogóle dziwny. Odwrócony tyłem. Ciekawe. Zobaczcie, że tu jest jakiś taki jakby... Prawo, dół, dół, prawo, dół, dół, lewo? Wszędzie jest tak samo? Chyba tak. Teraz, czekajcie. Prawo, dół, dół, prawo, dół, dół, lewo. Prawo, dół, dół, lewo, prawo, prawo... Co ja powiedziałem? Prawo, dół, dół, prawo, dół, dół, lewo. Enter. Nope. O! W ogóle jest... To w ogóle nawet nie było chyba to, tylko to jest napisane Silvertech. Okej. Tu mamy te cele, które nam kazali zdobyć, tak? Naładować. Tu jest jakiś przycisk. To na kolejna. Świet. Wejdźcie, muszę zobaczyć, co tam jest. Coś dziwnego. To oczywiście ja to muszę odpalić. Nie jest tak, że ja wam tego nie pokażę, spokojnie. Dobra, Microsoft Edge. Na tym wam najlepiej się pokazuje. Na tym wam się najlepiej pokazuje. Już wam to pokazuję. Sekundkę, przechowywanie ekranu, to jest to? Nie, to nie jest to. Gdzie tu jest drugie okno? Bijcie, zabijcie. Dobra, chyba mam. Chyba mam. Może nie mam? Mam. Dobra. Tu widać? Widać wszystko. Widać. Dobra, zobaczmy. Tylko pół ekranu. Nathan Stewart. To jest zdjęcie trupa?
Nie, to w ogóle trwa. To jest ten faith. Wiara. Napisy chyba są. Tak mi się przynajmniej wydaje, osobiście. Ale może jestem w błędzie. Nie wiem, jakieś napisy muszą być. To czemu to nie widać z drugiej strony? Już to zdjęcie. Wilson został znaleziony on the Broadside Beach. W kitchen, chyba obsługa kuchni, krew, bla 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 bla, była wokół jego twarzy. A pierdziele. Szok, tuż tu szok. Mansion? Rezydencja? No, czy jest napisane? Nie rozumiem, czy coś jest napisane. Niestety, ale nie rozumiem. Nie mogę wam tego przetłumaczyć. Zrobiliśmy wszystko, co mogliśmy. I tyle. Co komentarze mówią? Tylko 223 wyświetlenia. Bla 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 bla. Nie no, tu nic nie ma. Tu nic cholercia nie ma. Tutaj coś jest napisane o tym mordowaniu. No, nic innego sam nie wywnioskuję. Przykro mi, kochani. Bardzo chciałbym to inaczej wywnioskować, ale niestety nie znam tekstu. A ja jestem trochę upośledzony, więc... No niestety. No niestety. Dobra, tu nic więcej nie znajdziemy. Mam jakiś gate control i rozumiem, że tutaj idziemy zaraz do warstwy... Czy zaraz. Idziemy potem do warstwy numer 4. Tam jest tylko jakiś przycisk w teorii. Jeszcze jest jakieś przejście. Jest jakiś przycisk. Coś włączyliśmy. Tam się chyba przycisk podświetlił. O! 1 na 3. Czyli żeby naładować, to musimy nacisnąć 3 przyciski. Okej. Okay. Znów coś jest. Znów coś dziwnego tutaj jest. Coś mi tu nie wyskoczyło, błagam. Jestem tchórzliwy. Jestem mega tchórzliwy. Że tutaj mieliśmy tą wiadomość od devlogu, to raczej nie. Zastanów się, kim jesteś. No właśnie, tu był kolejny, tu była kolejna zagadka chyba, tak? Tu była kolejna zagadka i tu gdzieś był też ten kolejny typek. Tu była jakaś zagadka, okej.
Rozumiem, że też cztery kody. Tutaj też cztery. Kim jesteś? Kim jesteś? Kim jesteś, cholera? Tam coś tutaj pomoże. To było to Pinatubo, tak? Mount Pinatubo. To było w roku 91. I tu być może jest kod 1991. Być może. Nie. 1991. Tak. Ura Pinatubo. Kolejny przycisk. Mamy dwa. Kurde, no zaczyna się robić niebezpiecznie. Nie wiem czemu, ale się martwię o to. Czyby to był trzeci? Czyżby to już był trzeci przycisk, który jest potrzebny? Gdzie to było teraz to wejście? Tu nie. Tu i w prawo chyba. Tak, to było tu. Gate control się odpalił. 3 na 3. Kogur Games. What? No dobra, no ale co teraz? Czemu nas cofnęło? Czemu gra nas cofnęła tutaj? To jest dobre pytanie. Czemu gra nas cofnęła? Helping Nab. Okej. Warstwa czwarta. Pierwszy task to był Find the Crystals, to nie. Teraz drugi chyba zrobiliśmy, tak? Find the batteries, okej. Okay. Nie, ej, to w sumie nie była bateria. My musimy znaleźć baterię, a nie nic innego, takiego, wiecie, że jakieś przyciski czy coś. To jest dziwne. Co my w ogóle teraz zrobiliśmy? I dlaczego to zrobiliśmy? To jest lepsze pytanie. Czemu gra nas stamtąd wywaliła? Na trzy. No i co teraz? Już wszystko jest zrobione. Tu sobie typek siedzi na dole, czyli to nie tutaj. Czyli to nie tutaj. Granat wywaliło do tego pomieszczenia czerwonego, ale dlaczego? Po co? Co w tym pomieszczeniu było? No bo tam były kraty, żeby te kraty się jeszcze otworzyły czy coś. No to spoko, to rozumiem. Ale te kraty się nie otworzyły. Chyba, że tam my przyszliśmy wcześniej, a tu były zamknięte, ej. Tak być? Wow. Nie, no to tutaj mieliśmy wtedy przejście główne. Prawda, prawda. Czemu gra nas w ogóle cofnęła? W ogóle zobaczcie, że nam się tutaj zrobiło dziwne, ten beer scratch nam się tutaj zrobił w menu, nie? Chyba celowo, żebyśmy nie wiedzieli. Berskocz, nie bir. O! Zastanawiam się, dobrze, że cofam. Stop now.
top. Tu jest czerwona Cobalt Games, okej. Przełącza dziwna muzyka. Cześć. Co cię tutaj przywiodło? Aha, czyli no, nic nie ma więcej tutaj. Dobra, Wolf, nie pierdziel, nie pierdziel, Wolf. Dlaczego gra nas tu wyrzuciła? Dlaczego my znów tutaj jesteśmy? Coś my tu musimy zrobić. Bo nawet nie ma kodu żadnego do wpisania, ani nic. Cobalt Games. Zobaczcie, że tu jest jakiś zawijas taki dziwny. Nie wiem, naprawdę nie wiem. Trochę się pogubiłem chyba w tej grze. Podążaj za strzałką. Look me... spójrz mi w oczy i powiedz mi. Co ci mam powiedzieć? Widzów zrobiło na czerwono. Jedyne przejście jakie tam było, to było to... po prawej stronie, bo to są kłódki. Nie ma żadnych ani znaków, ani nic z tych rzeczy. Podążaj za strzałkami. Boję się, że teraz jak pójdziemy do tych bebzików, to one jednak się zaczną ruszać. Tu jest zamknięte. Tam był 1997, tak? 1991, tak. Nie wiem, czemu ono się zamknęło. W ogóle zresetowało. Tu się w ogóle zresetowało. Spójrz mi w oczy i powiedz mi. Co ci mam powiedzieć? Cisza. Widzę, że się porezydowały teraz te przyciski. Kurczę. Macie jakieś pomysły? Może coś przegapiam, ale... nie wydaje mi się, żebym coś przegapił istotnego tutaj. W szczególności, że tak naprawdę, no tutaj nam się udało mniej więcej dosyć wszystko ogarnąć. Tutaj też wolnęło. 8, 7, 8, 3. Pewno 8 było. Pamiętam, jaka była druga cyferka. Dziewięć to było zielone, okej. Okay. 8-3. 8-9, tak. To było to. Nie mur się, gra zbugowała. No, nawet tak myślę, ale... ale chyba nie. Tu jest wszystko na czerwono teraz. Gate control też się wyłączył. Tam były jeszcze jakieś przyciski. 2-3. Tak jakby się przyciski zresetowały. Tu jest odpalone. Wiecie, być może jakiś bug po prostu nastąpił. Tak też może być. Tu odpaliłem przed sobą. No tak, tu było odpalone. Gdzieś był tu jeszcze jeden. To jest ten mountain. Chyba nie tu. Krótko palce. Kurde, gdzie był trzeci przycisk?
Ni chuchu nie pamiętam. Bo mi się, że jakoś tutaj tak dziwnie one się zrespiły wtedy przy sobie, prawda? Może się mylę. Dobra, moi drodzy, bo myślę, że nie ma sensu tego przedłużać. Ja po prostu sobie to poszukam. Jak coś znajdę, to po prostu do was dołączę, bo tak się tutaj kręcić w kółko... Nie wiem, czy jest sens. Nie wiem, czy jest jakikolwiek. A nie widzę żadnego przycisku, który mógłby nam tutaj pomóc. Teraz próbuję zrobić metodę prawej strony, wiecie, że cały czas prawą ścianką i w końcu gdzieś dojdziemy. Może prędzej czy później, nawet liczę na to, że prędzej. Myślę, że on się poruszył, ale nie. Gdzie to może być? Gdzie to może być? Tu też jest zielono. Tam jest co innego. Dobra, nie ma sensu przedłużać. Po prostu do was za chwilę wrócę. Dobra, kochani, znalazłem ten ostatni przycisk teorii, który tam był. Nie powiem, że nie, bo troszeczkę się też przeposiłkowałem YouTube'em. To znaczy, może nie to chodzi, że się przeposiłkowałem, tylko widziałem, że typ, który też to grał i też jest w lejerze trzecim, zupełnie poszedł gdzie indziej. A teraz się otworzyło. Teraz się otworzyło, widzicie to? Wow. Coś się zbugowało wtedy. Okej. Coś mieliśmy zbugowane. U nas na pewno jeszcze nie było. Wow. Oj, tu się robi creepy. Kolejny plik. Mam nadzieję, że nas nic nie zje. Mam naprawdę bardzo nadzieję wielką. Czekaj, wyłączę tylko przeglądarkę. Tam leci. Jezu, gro. Ty lubisz mnie irytować czasem. Gdzie jestem? Gdzie jestem? Edge. Tu jest Edge. Oczywiście reklama! Przepraszam was, kochani, za to. Przepraszam was serio za to. Już wam pokazuję co i jak. Kurde. YouTube. YouTube. Tak to się nie będziemy bawić. Jakaś mapa. Plaza. O kurwa! Fuck. O fuck, dobra, to już wiemy, co się tutaj dzieje. Znaczy, w sumie nie wiemy, ale... To było mocne. Dobra, weźmy tutaj zatrzymajmy. Ja chcę to dooglądać. Maczuj pierwszy. Well, Sky Sim Room Storage, okej. Gallery. Hatchway drugi, okej. Okay.
Central Building, Service Hall i Exit. Sim Room i... Staircase? To jest podoba? Dobra, plaza. Okej. Pytanie, czy my jesteśmy w tym miejscu, czy nie? Dobra, ja sobie oczywiście to zachowam. Kurde, no i teraz się boję całkowicie wyjść, bo nie wiadomo, co się stanie, czy on tam sobie chodzi, czy sobie nie chodzi, bo jak sobie chodzi, to jesteśmy w dupie, jednym słowem. O, no ale chyba będzie trzeba wyjść. Dobra, wyłazimy. Poszła kaczuszka, dobra. W ogóle myślę, że na chwilę sobie tu wyjdziemy. A nie mogę, zamknięte. Oh no! To by był ten budynek faktycznie. Tak, czyli tam jest wyjście. A tu są różne kody. Oh shit. Więcej dziwnych rzeczy. Ten komputer jest w ogóle wyłączony. Patrzę sobie mniej więcej, jak tutaj mamy prawie czego drogę ucieczki. O, find my crystals, to jest pewnie to. Jest to notatka z Cogware, 13. There is footage. Jezu, co znaczyło footage? Footage. Pamiętam takich rzeczy. Materiał filmowy, okej. Okay. Jest tutaj materiał filmowy z morderstwa. To co oglądaliśmy wtedy? Workstation code. Okej. Okay. Hello, future Stumbler. It's me, past Stumbler. I have the code. Going forward, if you ever need to turn on the workstations, the code is 1997. The year it all went wrong. Alright, that's all. Toodles! You look great today, by the way. Okay, code is 1997? Jest czy nie? Kurwo jebana, nie strasz mnie tak! O, jebany koszmar! Jebane! O. Mam dość ciekawe, kurwa. Te jumpscary są koszmarne. Dobra, już wiem tylko, że ten jumpscare informuje... Ja wam będę mówił, kiedy będę wychodził. Ten jumpscare informuje nas, że nas zauważył i do nas podąża. Trzeba mi dobrze o tym wiedzieć. Niech on sobie pójdzie dalej. Pytanie, jak daleko? Dobra. Jest tutaj notka z Cogware, 10. Fikcja jest zakorzeniona w fikcji. To niedorzeczne, że... Miraculous. Miraculous, nie wiem, co to znaczyło. Miraculous. Cudowne. To cudowne ozdrowienie tego chłopca, który był blisko śmierci. A że był blisko śmierci, a jednak wrócił do parku, okej. Okay.
To była przykrywka? To była taka, wiecie, historia, przykrywka, w sensie dla kogoś. Wydaje mi się, że dla rodziców mogłoby być. Kolejny komputer wyłączony. O Jezu, to będzie ciekawe. Jest tutaj notka kolejna. To staje się coraz gorsze, tak myślę. Sorry, memorki musiałem też przyspieszyć. Jezu, to jest koszmarne. To jest koszmarne. Nie wiem, czy ja tego po prostu nie będę tłumaczył, wiecie, w trakcie montażu, bo nie wiem, czy to jest sens tutaj. Nie wiem, czy to jest sens. Poszedł sobie, poszedł. Dobra, Cogwer. To była kopia, okej. Okay. Myślę, że chodzi o to, że to zdjęcie, które tam było pokazane na tym filmiku, to jest tak naprawdę tylko i wyłącznie kopia, bo były takie, wiecie, twarde kolory w czerni i bieli. Stąd. Będzie jumpscare? Jednak nie. Dało mi się uciec przed nim. Okej. Okay. Tu jest exit, tu jest safe. Zapiszmy. Kolejna. Tutaj notka 14. Ja chcę więcej. Chcę więcej wszystkiego niż to, co powiedziałem i znalazłem. Ciągle nie mogę. To rujnuje nas. I kolesie. Are all only pay. Co kurwa? Jezu, nie rozumiem. To jest tak ciężki język, który teraz używają. Clients in years. Wadaci są naszymi jedynymi płacącymi klientami od lat. Aha, okej. Okay. Nie wiem czemu, ale mnie nie zaatakował. A ja tutaj chcę doczytać to. Dobra. Ach, kurwa, nienawidzę tego. Code is the... Co? DCD? DECD. Tutaj ogólnie, moi drodzy, była taka... Z tego, co widziałem. Zagadka muzyczna. Może to jest właśnie to. Na razie, wiecie, wchodzimy i zwiedzamy, żeby wiedzieć, dlaczego, gdzie mogą być w ogóle te kody do wpisywania. Tak jak tu jest to wyłączone. I wydaje mi się, że tutaj trzeba po prostu zrobić po kolei. A nie tak, wiecie, pojedynczo, tylko po kolei wszystko. Tutaj byłem? Tak, tu było zamknięte. Tu było zamknięte. Tutaj też byliśmy. Tutaj też byliśmy. Już zgubiłem. U nas nie było. U nas nie było. Jest notatka. Dobra, i dzieje się coraz gorzej. Tak bardzo gorzej. Nie tylko mamy martwych gości, ale również załogę. Ciekawe. Była tutaj. Wow. Ciekawe. Notatka. Kontrowersje.
są niektóre takie zdania. Jest on bullet, które są dla mnie niezrozumiałe. Kontrowersje dotyczące pocisku, to akurat było proste. Zostały uciszone. Wszystkie złe uczynki kompanii, nie kompanii, Boże, firmy zostały również uciszone. Ten folder jest wypełniony dokumentami ich wszystkich kłamstw. Stworzony tylko po to, aby ich historię, żeby zatrzymać wszystkie ich te proste historie. Cały czas chodzę, patrzę i tylko kurde, na to, że jednak mnie nic nie zje. Co to jest? O właśnie, to są te kryształki. Mam to, zaraz wam to oczywiście pokażę. Kolejna notka. Folder dedykowany do starych kreskówek. Ale nie tylko... to znaczy cover osób. Każdy slip of the mask was justice paid. Jezu. Szukać kryjówki i czytać to po angielsku to jest dramat, naprawdę. Tam jest tam. Gdzie? Nie wiem gdzie. Nie wiem, jak żeś tu wlazł, cwaniaczku. O, jak żeś tu wlazł? A tam były schody. Oj, tam było, że każde zsunięcie maski zostało czy było uzasadnione. Dobra. Gdzie miałem to wszystko? Jezu, nie wiem. Totalnie się zgubiłem. To było gdzieś tu. Ja rozumiem tędy chyba, tak? Cold War Games. Małe te serańce, no. Jest tutaj wydrukowany e-mail. Hej Liz, widziałem twój wideo kryształ, w sensie kryształ wideo, czy film z kryształami, o tak. Dobrze jest widzieć się w akcji. Niestety, ale ostatnie cztery notatki są... troszeczkę nostalgiczne dla mnie? Będzie chyba zaraz jumpscare, moi drodzy. Staram się jak najmniej tych jumpscare'ów dla was tutaj projektować, ale niestety nie zawsze mam szansę, żeby cokolwiek zrobić, zanim to się, wiecie, włączy. Tak, tutaj było. Byliśmy? Tak, to byliśmy już, okej. Okay. Oh shit happens. Dobra, i to jest ta zabawka... zabawka. To nie jest zabawka, to jest... kod z kryształami. Wideo z kryształami. Kochani, pokazuję. Mam nadzieję tylko, że nie będzie... oczywiście, że jest reklama. YouTube. Kij ci w oko rokokoko i to 20-sekundowa, chyba was pojebało. No dramat. Dramat. Już wam pokazuję, kochani. To było tu? To było tu. Niestety, ale te reklamy są nie do zdarcia. Dobra, i to mamy to właśnie wideo z tymi kryształami, nie? Wybijające kryształy.
Wiecie, o co z tym chodzi? Bo ja wiem. Ja już się domyśliłem. Tutaj chodzi o to, że cały czas wykorzystujemy te kody, które były na samym początku. Czyli tam jeden miał 8 albo 9. No, zaraz zobaczę, czekajcie. Tu było 8. Tak, czerwony to był 8. 8, 3, 9. Tak jak mieliśmy tutaj. Liczymy najpierw czerwone. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Ale coś mi tu nie pasuje. DECD. Jezu, ja się nie znam na muzycznych. Nie znam się totalnie. Patrzę, czy ktoś w komentarzach. So, red 5, blue 5, green 2. Jezu. Spoiler. Kod to 5255. Dobra, 5255. Wiem, że to może troszeczkę cheat, ale trudno. 52. Przepraszam, was nie włączyłem wam, moi drodzy, tego. 5255. A jednak nie. Nie, jednak koleś skłamał. Koleś skłamał. 2441. Wszyscy mówią co innego. What the fuck? Czemu on się tutaj wziął? Skąd on się tutaj wziął? Ej, dlaczego on jest tutaj? Ja się chyba zaciął. Nie wiem, co tu się dzieje. Nie wiem, co tu się dzieje. Może się odbaguje, jak tutaj odejdę. O, tu w ogóle jest zejście w dół jeszcze. Wow. Tu jest zejście w dół. Powiem, tatka. Kogwar pierwsza. Byłem w biurze ostatniej nocy. Wow. Znów nie rozumiem tekstu. Naprawdę? Odbugowałeś się? Odbugowałeś się, dziadu? Patrzcie w ogóle na dziwny pokój. Tu idzie, wchodzi, dopiero wchodzi. Tu idzie. Dziadowi. Dramat. Idź sobie stąd. Idź sobie stąd. Idziesz czy nie idziesz? Idzie, dobra. Powolutku, ale idź. Nienawidzę takich gier, gdzie się muszę kurwa skradać i szukać czegoś. Jezu, żadnego Slendera, nic z tych rzeczy. Nienawidziłem takich gier. Notatka druga. Ja wam to przetłumaczę. Dobra, moi drodzy. Ale myślę, że zakończymy tutaj to. Będzie pewnie jakiś... Nie, nie będzie. Bym nie zauważył. Chciałem powiedzieć, że będzie jeszcze jakiś jumpscare, ale na szczęście nie. Moi drodzy, zakończymy tutaj to. Nie wiem, czy ja tu przeżyję w ogóle. Mam nadzieję przynajmniej. Postaram wam się to przetłumaczyć jeszcze na następny odcinek, bo w tym odcinku raczej wam tego nie przetłumaczę. Na pewno przetłumaczę ten jeden audiolog, który tam był w międzyczasie.
A tymczasem pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach. Co nie wiem, Grounda z Shirom się oczywiście widzimy w następnych odcinkach z Shipwreck 64. Tak, trzymajcie się. No i co? Hej, hej!